Hej, 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 witam was serdecznie. Z tej strony Przemko, zapraszam was na kolejny odcinek Farminga 22. Też na automatach. Kombinuje. Takie maszynki posiadamy. Jesteśmy na mapie Hagenstedt. Tutaj jedziemy sobie z małymi maszynkami od porządku, prawie od zera. Najmocniejszy zatorek. Tutaj tak ten mały pierdek. Też przydatny. Kombajn. No i nie wypadnie maszyny, które dała gra na start, tak mamy, bo kupiłem tylko siewnik jeden, ten. Zanim oni skończą, to my się przejedziemy. Dobry traktorek, ale strasznie wolny. Pewnie, że tutaj z tej mapy będziecie mieli na przemian z Elm Creek. Ewentualnie połowa będzie padać, ewentualnie będę mieszał, zobaczymy jak to wyjdzie. Jak widać, niebieskie pola moje, czyli za dużo ich nie ma. Jeszcze muszę sobie uzupełnić tą mapę autodrive, żeby tam wszystkie punkty porobić, ale to z czasem. Na tej mapie mam największy sentyment, na tej mapie zaczęła się moja przygoda z YouTube'em. A jest w miarę przyzwoicie dobrze zrobiona. No i tutaj też jest moje poletko. I krółeczki, które w przyszłości będą, na razie nie ma.
Niech on sobie jedzie. Zobaczmy, jak sobie radzą te nasze orły. No, zajdzie mi się długo. To nie, Elm Creek, że 12 metrów się wnik. Tu jesteśmy, to jeszcze wam pokażę gospo, jak wygląda mniej więcej. Tu mam przyczepkę samozbierającą. Tutaj nie mam nic na razie, ale być może coś będzie. Tutaj mamy stadninę koni, jak się nie mylę. Tak. To będzie sprzedać ten budynek, a zbudować nowy. No i tutaj jest mój słonecznik. Ale jeszcze się zejdzie, zanim on dojdzie. Ogólnie muszę w ogóle zobaczyć, czy stać mnie na Hender do kukurydzy do niego. Czekajcie, inaczej to zróbmy. Tu jest 63. Na tym 62, to się lepiej opłaca. Znaczy, że jak kukurydzy nie mam. I za mało tym jest jeszcze. Czy my coś posiadamy na sprzedaż? Pewnie nie. No nie. Tak średnio to wygląda. Trudno, no, jeżeli pożyczymy sobie, jak będzie potrzeba tyle. Fajny ten traktorek jest. Szkoda, że on jest taki wolny. No ten już połowę prawie obleciał. Chyba mówię, bo chory jestem, mam zapalone skrzyny, ja długo żyję. Na miniaturkę. Powiem wam, że to jest silnik, który daje gra na początku. To jest największy ciągnik i jeszcze mu przód podnosi. Dobra, ten dojechał. Odstawię na bok. Dachnik stoi. Ostro zapierdziela. Aż miele koń.
I tak się będę pomału rozwijał tutaj. Jeszcze mam jedno pole. Też do zasiewu tutaj. Ale na te pole to kurde chyba będę musiał oba naraz puścić te ciągniki. Dobra. Nie przedłużam. Na wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.